Marka Goldring może pochwalić się ponad 100-letnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży akcesoriów gramofonowych. Dzięki swojemu doświadczeniu marka stała się synonimem wszystkiego, co najlepsze w brytyjskim analogowym hi-fi, a jej imię kojarzone jest z wysoką jakością, innowacją i pewnością, że oferuje swoim klientom produkty najwyższej jakości. Historia Goldringa rozpoczęła się w 1906 roku w Berlinie, gdzie dwóch Czechów, Heinrich i Julius Scharf, rozpoczęli wytwarzanie części do gramofonów, podpisując się jako Gebrüder Scharf. Ich początkowa działalność skupiała się na igłach i mechanizmach zegarowych, jednak szybko odkryli potencjał do wytwarzania coraz bardziej zaawansowanych komponentów. Rozwój produktów przez lata 20. XX wieku przyniósł w 1926 roku jeden z przełomowych produktów w historii firmy. Urządzenie Juvel Electro opierało się o pierwszą w historii cewkę z Mickey. Producent zastosował też logo ze złotym ringiem, podkreślając najwyższą jakość produktu. W latach 30. bracia Scharf utrzymywali wysokie tempo innowacji w poprawie jakości odtwarzanego dźwięku, patentując jedno z najważniejszych nowych rozwiązań w gramofonach – elektryczny przetwornik akustyczny. Ten projekt w dalszej kolejności rozwinął się w kierunku wkładek gramofonowych, jakie znamy dzisiaj. Ze względu na sytuację polityczną w ówczesnych Niemczech, bracia emigrowali do Anglii w 1933 roku. Tam poznali Heinricha von Erwina i jego brata Friediego, którzy przyczynili się do licznych zmian w firmie, w tym powstania nowej nazwy – Scharf Bros. Oraz założenia fabryki w Watford, Essex. W trakcie II wojny światowej bracia Scharf udostępnili część fabryki na potrzeby brytyjskiego wojska, ale w dalszym ciągu kontynuowali swoją produkcję. W trakcie wojny firma nie zaprzestała poszukiwania lepszej wersji przetwornika mechaniczno-elektroakustycznego, czyli wkładki gramofonowej. Tak powstał model 100, pierwsza wkładka magnetyczna podłączona do ramienia Headmaster. W 1944 roku, pod koniec wojny, nazistowskie Niemcy zniszczyły fabrykę za pomocą manewrujących pocisków V1. Firma przeniosła się po raz kolejny, tym razem do wschodniego Londynu. 1953 rok przyniósł kolejne zmiany. Przenosiny londyńskiej siedziby z Dalston do Leytonstone oraz zmianę nazwy na Goldring Manufacturing GB Ltd. w 1953 roku. Wtedy firma liczyła aż 100 pracowników, którzy produkowali wkładki z serii 500. Najnowsze produkty były lżejsze i mniejsze niż pierwsze toporne przetworniki mechaniczno-elektryczne. Wkładka była zgodna ze standardami 33x45 i posiadała igłę z szafiru. Goldring 500 był używany przez studio BBC, co przyniosło marce światową renomę. Sama wkładka do dziś uchodzi za pierwszą współczesną wkładkę gramofonową w standardzie hi-fi. We wczesnych latach 60. domowe stereo gwałtownie nabierało popularności. Goldring przyspieszył z rozwojem, prezentując w ciągu dekady linie 600, 700 oraz 800. Wynikało to z faktu mało udanej konstrukcji 600. Marka wtedy zareagowała natychmiast, co doprowadziło do stworzenia dwóch kolejnych serii, w tym niezwykle udanej 800 w modelach G800 SE, G800 E, G800. Seria 800 powstała w technologii MM, Moving Magnet, i charakteryzowała się bardzo niską masą, poniżej 2 gram. Osiągnięcie to odbiło się szerokim echem w świecie hi-fi, pozwoliło bowiem stworzyć bardzo lekkie ramiona do gramofonów i uprościć konstrukcję całych urządzeń, a tym samym obniżyć ich cenę. Goldring 800 stał się jednym z fundamentów nadchodzącego boomu hi-fi. W latach 50. Goldring połączył siły ze szwajcarskim Lenko.
Sojusz obu producentów trwał przez 20 lat, zaś jego ukoronowaniem był gramofon GL75 z kołem napędowym. Opracowanie technologii MM pozwoliło Goldringowi na wypłynięcie na szerokie wody popularnego hi-fi. Zatrudnienie sięgało aż 300 osób, a firma odważnie weszła na giełdę, pozyskując nowe środki na rozwój. Opracowanie nowych, lekkich i wydajnych magnesów, które można było mocować bezpośrednio na wsporniku igły, zapoczątkowało przełom konstrukcyjny w budowie wkładek MM. Firma wycofała się z giełdy i po raz kolejny zmieniła nazwę. Tym razem na Goldring Products Ltd. Pieczę nad nią przejął Gary Sharp, wnuk Heinricha Sharpa. Lata 80. przyniosły nowinki w technologii magnesów. Na rynku pojawiły się supermocne magnesy samarowo-kobaltowe oraz coraz lepsze wersje magnesów neodymowych. Był to impuls do opracowania nowoczesnej rewizji wkładek z zainstalowanym na stałe magnesem, ale ruchomą cewką przymocowaną do wspornika igły. Technologia Moving Coil, ruchoma cewka. Wynikiem prac Goldringa były produkowane przez wiele dekad wkładki Eroica i Excel. Lata 90. to intensywny rozwój i popularyzacja odtwarzaczy CD. Goldring przypłacił te zmiany rynkowe znaczącymi redukcjami zatrudnienia. Firma skupiła się więc na wysokiej klasy wkładkach MC skierowanych do wymagających audiofilów. Tak powstała wkładka Elite MC. Ponadto usprawniano w dalszym ciągu jakość najpopularniejszej serii 1000. Przewidując renesans winylu i gramofonów, Goldring zdecydował się na projekt nowych gramofonów GR1 oraz GR2. Firma dbała także o rozwój kolejnych modeli wkładek oraz technologii. W ramach serii 2000 Goldring zadebiutował z nowinką, metodą przetwarzania mechaniczno-elektrycznego o nazwie Moving Iron. Nowe wkładki charakteryzowały się nie tylko nowym sposobem przetwarzania sygnału, ale także odważnymi szlifami oraz świeżym designem. Firma po raz kolejny zmieniła adres, tym razem na Bishop's Stortford, i uczciła to nowym flagowym produktem Legacy MC. Nowe pokolenie młodych ludzi znowu pokochało winyle. Tym razem dotychczas zastygły rynek czarnej płyty znowu nabrał życia i tchnął je jednocześnie w sprzedaż gramofonów i wkładek. Odpowiedź Goldringa była natychmiastowa, nowa budżetowa seria E, która idealnie sprawdza się jako druga wkładka w pierwszym gramofonie. Na drugim skraju skali Goldring zaprezentował nowy high-end, Ethos MC.